Dzień dobry Państwu. Poniedziałkowy poranek. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Zbyszko Kopatek. Jestem między innymi naturoterapeutą. Głównie zajmuję się problematyką zdrowia. Zdrowia pojmowanego jako holistyczny aspekt oddziaływania na organizm ludzki i wszystkie strefy jego zapotrzebowań, tak? Czyli krótko mówiąc duszę, umysł i ciało. Zapraszam serdecznie do dzwonienia, do konsultacji. Podaję szybciutko numery telefonów i SMS-ików. Numer 708 770 204. To jest numer kontaktowy, który zapraszam do dzwonienia dosłownie w tej chwili. Numer kierunkowy z zagranicy plus 48 22 523 20 32 i SMS-iki. Prosimy na EZO TV 708 577 220 EZO SMS-ik 775 16 o treści pomoc 92 594 i anonimowy SMS 7516. Serdecznie zapraszam. Moim jakby celem i spotkaniem z Państwem jest przede wszystkim jakby przekazanie w miarę możliwości i za jakby zaangażowania wszelkiego rodzaju jakby zainteresowania się medycyną holistyczną, medycyną alternatywną. Oczywiście w dział tego kierunku wchodzą wszelkiego rodzaju terapie, które są bardzo szeroko rozumianą medycyną alternatywną w zakresie współpracy i współdziałania z medycyną konwencjonalną. Oczywiście w myśl pojęcia medycznego nie ma medycyn konwencjonalnych, niekonwencjonalnych. Jest to oczywista sprawa, działanie w kierunku zasad medycyny holistycznej. Celem jakby i zadaniem wszystkich, jakby z misją, przesłaniem pomocy drugiemu człowiekowi jest oczywiście niesienie wszelkiej pomocy, wszelakiej pomocy w kierunku jakby otwierania i współdziałania. Oczywistą rzeczą jest, że każda z terapii, która jest charakterystyczna w swoim jakby wymiarze, takie terapie jak terapie, nazwijmy to tak, rehabilitacyjne, które są najbardziej popularne w urzeczywistnieniu jakby takiej szerokiej pomocy. Państwo macie przede wszystkim wszyscy kontakt bezpośredni, najczęściej z osobami, które są dla Was w pewnym sensie często w chorobie, w cierpieniu, doradcami. My jesteśmy tutaj w EZO TV, telewizji, osobami, które mają swoją misję. Misję, która jest dla nas celem nadrzędnym. Więc jakby zapraszam oczywiście do kontaktu, do dzwonienia, do SMS-owania. Postaram się udzielić wszelkiej możliwej odpowiedzi na Państwa nurtujące pytania czy wszelkiego rodzaju problemy. O, już mamy natychmiastowo SMS-ik. Tak, sprawdzę. Dobrze. Dziękuję bardzo za SMS-a. SMS ratunkowy, więc natychmiastowo odpowiadamy. Mam podjąć pracę 16 lipca, ale w tym celu muszę się przeprowadzić na wakacje 300 km. Czy warto? Będzie mi się podobać. Pani Klara pisze, data urodzenia 14.03.95. Rozumiem, że tutaj jest Pani pytanie w kierunku
że podejmie pani pracę na wakacjach, tak? Czyli można tak powiedzieć 300 km. Czy warto? Tak, warto, zdecydowanie warto. 16 lipca jest to bardzo dobry dla pani układ. Siódemeczka, piąteczka, wzajemnie się wspierające, więc jakby tutaj jest kierunek bardzo rzeczywisty. Uważam tutaj, że będzie się pani podobać. Podobać się będzie pani przede wszystkim finansowo, jeżeli pani podejmie tutaj te działania pracy, to będzie to dla pani korzystne. Przynosi tutaj to pani z daty dnia miesiąca urodzenia ósemeczkę, czyli pieniążki. Będzie pani zadowolona. Myślę, że tutaj jest to dla pani właściwy kierunek. Warto podjąć i nie obawiać się o jakiś, powiedzmy, kierunek negatywnych działań. Jest bardzo dobrze. Myślę, że tutaj powinno to panią już usatysfakcjonować. Zapraszam dalej do dzwonienia, smsowania. Oczywiście, jak państwo już słyszycie w pierwszych minutach programu, udzielam, że tak powiem, porady w każdym kierunku. Oczywiście zajmuję się terapiami naturalnymi od bardzo, bardzo wielu lat. Aż wstyd powiedzieć, jak długo. Żartuję oczywiście. Z tego powodu właśnie takie dziedziny jak numerologia wedyjska, bioenergoterapia, jestem mistrzem bioenergoterapii, czyli w zawodzie, że tak powiem, pracuję, bioenergoterapeuty, tak, mistrza reiki i wielu, wielu innych dziedzin pokrewnych oczywiście, polarity, Shindo i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo wiele dziedzin, które oczywiście działają na poziomie komplementarnym, uzupełniają się wzajemnie. Więc jakby tutaj oczywistą rzeczą jest, że ten cały arsenał, powiedziałbym, technik, to jest oczywiście kierunek wchodzenia w relacje i w urzeczywistnienie pracy z cierpieniem i współczuciem. Jako terapeuta, można powiedzieć, niekonwencjonalny, oczywiście patrzę w sposób bardzo konwencjonalny. Współpracuję z bardzo wieloma lekarzami, z wieloma wieloma, że tak powiem, nawet ośrodkami służby zdrowia. Bardzo często i chętnie oczywiście współpracowałem i wprowadzę bardzo często bardzo poważne projekty. Projekty globalne, bym tak powiedział, między innymi Światło Jogi na rzecz pokoju na świecie. Jest to mój autorski projekt od kilku lat, który promuje przede wszystkim nowy obraz spojrzenia właśnie całościowo na takie dziedziny właśnie jak yoga. Bo to jest dziedzina, która, drodzy państwo, jest dziedziną społeczną, bardzo rozwijającą w kierunku aspektu, nazwijmy to tak, społeczno-kulturowego, tak? Jest to dziedzina całościowa, która podejmuje wysiłek współdziałań, współpracy na każdym poziomie, na każdym etapie życia człowieka, od lat 5 do 105, jak mawiał mój przyjaciel, profesor Jawel Gerkar z Indii, lekarz ajurwedy oczywiście i człowiek, który całe życie poświęcił oczywiście jodze. To jest samo rdzeń, samo pochodzenie słowa yuj, łączyć, to jest esencja połączenia. Każdą dziedzinę, jaką wykonujemy w życiu, drodzy państwo, każdy zawód, dziedzina życia z pełnym zaangażowaniem, z yuj, z połączeniem, to jest właśnie yoga, to jest system jogi. Jeżeli w pełni stajemy się mistrzami danej dziedziny, to jesteśmy jogami, jesteśmy kimś, bo słowo nie pochodzi tak naprawdę ani od relacji i urzeczywistnienia z strefy, nazwijmy to tak, wschodu. Tak naprawdę to pochodzi z nas, z naszego urzeczywistnienia. I w każdej dziedzinie, kiedy stajemy się mistrzami, to się łączymy. To jest połączenie. Zapraszam do smsowania i do zadawania pytań. Jest to czas, w którym możemy się, drodzy państwo, spotkać, możemy jakby rozwiązać. Ja postaram się rozwiązać państwa problemy. Dziękuję za SMS-a. No bardzo piękny SMS. Kiedy miłość, radość... będzie towarzyszył mi ten mężczyzna, tak?
I kim będzie ten mężczyzna? No, Majka, 2.5.82. No, bardzo piękne pytanie. Pani Majko, 2.5. Kiedy miłość, radość, tak? I kim jest, i kim będzie ten mężczyzna? 2.5.82. Może ja sobie zajrzę w taki szczególny sposób. No, pani Majko droga, widzę tę miłość w te wakacje. Bardzo niebezpiecznie blisko. Kim będzie ten mężczyzna? Proszę pani, odpowiedzieć na to pytanie na zasadzie brunet wieczorową porą, to chyba nie w tym kierunku zmierzamy. Zdecydowanie mężczyzna, który będzie dla pani tym wybranym, ponieważ jest tutaj pewna przestrzeń do realizacji pani życiowych marzeń. Przede wszystkim ma pani tutaj wspaniałą rzeczywistość kobiecości. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Mam następny SMS-ik. Pani Katarzyna. Przepraszam. 2007-1978. O, cudnie. Mam problemy zdrowotne, kiepsko u mnie z energią, jestem słaba i przemęczona. Co może być przyczyną? Okej. Pani Kasiu, droga, jeżeli pani jest oczywiście gotowa w tej chwili, proszę sobie wygodnie usiąść, zrelaksować się wspaniale. Ja sprawdzę, że tak powiem, u pani poziom na piktogramie, na diagramie, sprawdzę u pani poziom, że tak powiem, dzisiejszej energii. Oczywiście, że jest to możliwe. Robię przekazy na odległość, pracuję z wieloma pacjentami w kraju, za granicą. Muszę się pochwalić, że prawda, jestem w stanie jakby tak cudownie zorganizować, że tak powiem, pracę z pacjentami i z terapeutami bądź lekarzami, nawet za granicą, że współpracujemy sobie może bym powiedział, w takim cudnym układzie, gdzie razem się wspieramy i jesteśmy w stanie, prawda, pacjentowi przede wszystkim pomóc. Muszę się tu pochwalić małymi pacjentami, na przykład z Belgii, gdzie bardzo wspaniale nam się realizuje współpracę. Czy z Niemiec nawet. Jest bardzo głębokie zaufanie do naturoterapeutów właśnie w krajach, powiedziałbym, Zachodu. Ogromne jest zaufanie. Okay. Pani Katarzyno, tak na chwilę obecną jest w miarę taki przyzwoity poziom energii. Jak widać zresztą, wahadełko nigdy nie kłamie. To teraz, co czynię, to jest fantomowy przekaz energii. Tutaj, drodzy Państwo, tak naprawdę wystarczy mi data urodzenia i imię, liczby dają dosyć solidną wibrację przekazu, więc tak naprawdę powstaje od razu sugestia współdziałania i współpracy. Bardzo ta współpraca szybko postępuje w momencie, kiedy, drodzy Państwo, usiądziecie sobie, rozluźnicie się, będziecie w pełni jakby tutaj ze mną w kontakcie wzrokowym. Wtedy, że tutaj jakby nie ma
żadnego problemu, tak? Trzeba mieć świadomość tego, że jesteśmy ciałem fotonowym i tak naprawdę przekaz energii to jest przekaz przede wszystkim substancji fotonowej, tak? I światełko. I chyba dzisiaj już nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że wiemy doskonale, że jądro Ziemi emituje określoną wiązkę fotonów. Te fotony trafiają do naszej komórki. Jeżeli jesteśmy w aspekcie pracy, współpracy mocą, że tak powiem, magnetyzmu, uczestniczymy w tym magnetyzmie, więc tutaj naprawdę nie ma żadnego problemu, tak? Jesteśmy, jakby to idąc za profesorem Sedlakiem, urządzeniem elektrycznym pod napięciem, więc miejmy świadomość tego, że to naprawdę działa. To już nie są czasy, w których czasem możemy mieć zwątpienie, tak, że przez telewizor można uzdrawiać. Moi drodzy, można. To nie jest poziom, za przeproszeniem, ciemnogrodu. Żyjemy w czasach fizyki kwantowej i teorii pól, więc jakby dzisiaj zmierzyć, zważyć moc i siłę magnetyzmu można w każdej pracowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani Katarzyno. Słucham, witam. Słyszymy się? Halo. Czekam na połączenie. Halo, proszę mówić. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę spróbować jeszcze raz dzwonić. Jeżeli się uda, czekam na telefony od Państwa. Pani Katarzyno, wracam do tutaj dalszej pani części pytania. Co może być przyczyną pani kiepskiego samopoczucia? Proszę pani, przede wszystkim ja bym proponował, żeby przede wszystkim zrobić kompleksowe badania takie podstawowe i rozpoznać przede wszystkim podstawowe zaburzenia. Poziom energetyczny jakby tutaj już u pani wyrównałem, jest możliwość, jakby na pewno będzie, na 100% będzie lepsze samopoczucie i to jest, powiedział, długofalowy proces. Jest pani w stanie z całą pewnością jeszcze to sama wspomóc. Proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na dietę, zwrócić uwagę na jednym z takich wspaniałych uzupełniaczy, bym tak powiedział, przenośni energii, to jest przede wszystkim picie gorącej przygotowanej wody co godzinkę, pół szklaneczki. To zawsze gorąco i polecam jako też, prawda, jedna z terapii ajurwedyjskiej, a ja jako konsultant i specjalista medycyny ajurwedyjskiej również jestem w stanie jakby tutaj też pewne rzeczy zauważyć. Natomiast zdecydowanie polecam picie gorącej, przygotowanej wody. O co tak naprawdę w tej wodzie chodzi, drodzy Państwo? Państwo, którzy w tej chwili wszyscy mnie jakby słuchacie, widzicie, miejcie świadomość tego, moi drodzy, że to, co nas naprawdę uzdrawia, to tlen, tak? I to chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast dostarczamy bardzo niewielkie ilości tlenu do swojego organizmu. Z tego powodu powstają pewnego rodzaju toksyczne warstwy w naszym organizmie. RWD to nazywa malas, takie odpady, które powstają i w krwi, i w układzie moczowo-płciowym, nerkach i tak dalej. Dzisiaj to jest to bardzo powszechny, powiedziałbym, proces. Mimo, że teoretycznie jest moda na fit, wszyscy mówią, że się zdrowo odżywiają, są chętni do zdrowego odżywiania. To jest bardzo dobra moda. Natomiast jest jeszcze jeden taki problem powstający w tej modzie, dlatego że zaburzamy rytm równowagi dosz, czyli trzech elementów ciała, które nazywamy warstwą śluzową, warstwą żółciową i warstwą wieczną. Czyli wiatry wewnętrzne, wziewne i wyziewne, warstwa żółciowa, czyli soki żółciowe i soki trawienne i warstwa oczywiście, jak nadmieniłem wcześniej, śluzowa, czyli ten śluz, który wyściela wszystkie jamy wewnętrzne ciała. I to jest bardzo istotny element, żeby była równowaga między tymi trzema, nazwijmy to tak, warstwami.
I teraz jakby cały jakby nasz element naszej diety, często się tak zdarza, że zaburzamy przez spożywanie pewnych pokarmów, takich monodiet, zaburzamy ten rytm równowagi między tymi trzema elementami, trzema składnikami naszego ciała. Więc ważne jest to, żeby zrównoważyć. Woda gorąca pozwala na równoważenie picie gorącej wody. O, dziękuję, przerywam na chwilę i dziękuję, słyszę. Halo. Dobrze. Czekamy dalej. Zapraszam do dzwonienia, do SMS-owania. Wracam do tej wody. Drodzy Państwo, więc poprzez gotowanie, długi proces gotowania wody, im dłużej nam się to uda, nie w czajnikach elektrycznych, ponieważ one podnoszą nam temperaturę wody do 70 stopni maksymalnie, więc ta woda jest jakby tylko zagotowana, ale nawet nie zagotowana w 100 stopniach, tak? Bo oczywiście wiemy, że gotowanie wody to jest dopiero od procesu 100 stopni i w tym układzie, tak? I wtedy zaczynają nam się uwalniać dopiero jony tlenu. To, co jakby w procesie terapeutycznym jest bardzo istotne, to jest to, żeby jony tlenu dostawały się do naszego organizmu. I one się tylko wtedy dostaną, kiedy uwolnimy je z żołądku, z gorącej wody. I w ten sposób również dostarczamy do organizmu, do wszystkich tych wcześniej przeze mnie wymienionych substancji, dostarczamy ogromną ilość tlenu. Przez dłuższy okres czasu, kiedy pijemy co godzinkę, dostarczamy raz, że płyn, wodę do produkcji i oczyszczania organizmu, ale też w pewnym momencie zaczynamy uruchamiać proces równowagi energetycznej organizmu. Także Panią Kasię, jeżeli tu jeszcze nie ogląda, to zapraszam do takiej terapii. SMS-ik przyszedł, dziękuję bardzo. Anonimowy. Pyta pani tutaj, ja sobie wpiszę. 5.08 to podamy. 8.05. Kiedy poznam kogoś, jak będzie z pracą? Dobrze. Dobrze, to jest SMS-ik anonimowy, więc jakby tutaj nie ujawniamy, ale zobaczmy sobie, jakby to wyglądało u Pani. I jeśli mogę Państwa prosić, to prosiłbym, żeby rozwijać SMS-y jakby troszkę bardziej pytania, żeby bardziej doprecyzować. Wtedy będzie jakby mi łatwiej z Państwem szybciutko nawiązać relacje, żeby mieć konkretną, szybką odpowiedź. Pani Adriano, przykro mi, no, w tym roku będzie to dosyć trudne. Jeżeli Pani będzie miała, ja myślę, że to jest dla Pani priorytetem, spotkać swoją miłość, w tym roku tego nie widzę. W przyszłym roku z całą pewnością, ale też widzę tutaj trudy. No nie jest to na pewno pocieszające, ale myślę, że Pani szuka tutaj przede wszystkim, tak, dokładnie tak, partnera o... No, daje Pani wysoką poprzeczkę. Z tego, co widzę, zodiakalna lwica, no, cudowny znak, wspaniały opiekuńczy. Trudno jest spotkać partnera, który by tutaj sprostał pani, że tak powiem, wymogom. Ale to też jest sfera bardzo ważna, proszę Państwa. Ten znak słoneczny, który bardzo szybko się zbliżamy jakby w jego objęcia, to jest znak, który daje ogromną siłę i potencjał wiedzy i działania. Jak mawiał mój przyjaciel,
Mądry ten, który korzysta z dobrych rad. Więc no, ten znak jest znakiem mądrości, znakiem słońca. Pani ma tutaj wspaniały układ, pani Adrianu. Jak pani oczywiście nas ogląda, ujawniłem panią. Piąty, ósmy, więc bardzo duża siła Merkurego. Bardzo duża kreatywność, bardzo fajne, powiedziałbym, ekspresja, działanie. Dużo, dużo przestrzeni do okazania. Z pracą oczywiście, wracając do pani pytania, jak będzie z pracą? Dobrze będzie z pracą. Proszę się tylko nie opuszczać, że tak powiem, w pracy. Nie wchodzić w stany, które bym powiedział, nazwał, i pani wie, o czym ja myślę w tej chwili. Nie pozwalać sobie na tą delikatną, bym tak powiedział, letnią lajtowość. To, nazywam to tak delikatnie, tak? Wiemy, o czym mówię. Najważniejsze jest to, żeby pani tutaj osiągnęła taki stan samozadowolenia. Myśląc o tym, opiekuje się piąteczką Merkury. Dnia urodzenia jest bardzo istotnym elementem naszego życia, tak? Bo to jest tak zwana liczba duchowa. To jest liczba, która kreuje całe nasze życie, a zwłaszcza życie duchowe. U pani Merkury jest bardzo silny. Silny, mocny, on powoduje to, jak gdybym miał oczywiście więcej danych, godzinę urodzenia i parę innych takich sugestii, to jestem państwu naprawdę bardzo szczegółowo pewne rzeczy przybliżyć i objawić jakby takie prawdy, które są bardzo istotne w elemencie struktury osobowości. Nie przechodzę tutaj w strefę astrologiczną, tylko w takie podstawowe komunikaty, które są ważne dla każdego z nas. To tym komunikatem jest najważniejszym dla nas przede wszystkim liczba duchowa, liczba imienna, która jest sumą liczb podstawionych jakby pod imię, imiona i nazwiska, gdzie możemy wykreować pewnego rodzaju dalsze przestrzenie, które mówimy o przyszłości, przeszłości, uniknąć bardzo wielu spraw. To jest bardzo istotne. Dziękuję pani Adrianu. Tyle. Mam nadzieję, że panią usatysfakcjonowałem wypowiedzią. No i zapraszam oczywiście teraz do dzwonienia. Numer 708 770 204. Zapraszam również do SMS-owania, do kontaktowania się. Telefonicznie proszę próbować na linii się dodzwonić. SMS-ik o treści 7586, o treści pomoc, no sobie tutaj musimy, SMS o treści pomoc 92 594, SMS anonimowy 7516 i telefon kierunkowy z zagranicy plus 48 22 523 2032. Zapraszam gorąco. Drodzy państwo, wrócę do tematu, który rozwinąłem, żeby państwa tak jakby usatysfakcjonować i przybliżyć, tak bym powiedział, na co dzień do waszego życia terapie naturalne. Najważniejsze w całym procesie takiego samouzdrawiania to jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na takie podstawowe, codzienne czynności. Te, które nam są bezwzględnie potrzebne do życia. To jest istotą rzeczy, żeby jakby picie, jedzenie, spanie, gimnastyka, praca, żeby to się stało codziennym rytuałem, żeby to było, ja jestem orędownikiem takiej właśnie tezy, takiego myślenia i takiego sposobu życia, żeby nasz każdy dzień był dniem bardzo kreatywnym. Oczywiście będziemy mieć spadki energii, samopoczucia, zmęczenia i tak dalej. Zawsze, kiedy mamy samoświadomość tego, że nasze życie w jakiś sposób jest zaburzone,
w cudzysłowie oczywiście, tak? Troszeczkę nad nim nie panujemy, to musimy poczynić wszystkie takie zabiegi wokół swojego ciała, wokół swojego umysłu, wokół swojego że tak powiem, świata rzeczywistego, żeby szybko to naprawić. Bo to jest istotą rzeczy. Jak powiedziałem, moją misją, moim przesłaniem jest to, żeby propagować, uświadamiać, jak najwięcej przekazywać. Możecie mnie Państwo, wynaleźć w internecie, w sferze filmy na przykład. Wiele, wiele nakręciłem programów. W cudzysłowie ktoś inny to zrobił, natomiast ja byłem jakby tym uczestnikiem, autorem i osobą, która dzieliła się swoją wiedzą. Znajdziecie Państwo bardzo dużo tych filmów i o mojej działalności, i o moich działaniach terapeutycznych, i propagatorskich, prelegenckich, i wszystkich pozostałych. Dziękuję bardzo. SMS-ik, przerwę. Pani Bożenka. Bardzo dziękuję, piękny SMS-ik. Już sprawdzam, Pani Bożeno. Proszę Pani, ja muszę przy okazji sobie sprawdzić właśnie, bo nie podaje Pani tutaj więcej szczegółów. Jestem przed operacją, czy wszystko się uda. Proszę Pani, kwestia, gdyby Pani jeszcze tutaj mi przybliżyła czas, trudno. Bardzo Państwa proszę, jeżeli możecie, troszeczkę więcej danych. Ja, jeżeli Państwo sobie tutaj, SMS to jest naprawdę kilka słów i warto po prostu to bardziej uszczegółowiać. 250487. Drodzy Państwo, najlepiej jak się zawsze komunikujemy telefonicznie, to wtedy możemy szybko wszystko uszczegółowić. Zapraszamy naprawdę do dzwonienia. A jeżeli w SMS-ach, to bardziej uszczegółowić, będę naprawdę bardzo precyzyjny. Okej. Pani Bożenko droga, pocieszę Panią, oczywiście wszystko się uda, będzie bardzo dobrze, bo jest Pani w wspaniałym czasie tutaj już dobrze po urodzinach. Chwiejny jest okres przed urodzinami, 59 dni przed urodzinami, więc warto się tutaj w tym kierunku. Ja Pani oczywiście posyłam, że tak powiem, dobre światełko, dobrą intencję, działanie, żeby Pani to rzeczywiście mogła w pełni realizować. Jeżeli Pani będzie, że tak powiem, z nami, ze mną, to oczywiście zapraszam przed samym czasem jakby zbliżającej się operacji też o kontakt i proszę rzeczywiście, jak będę Panią słyszał, będę z Panią mógł rozmawiać, będę Panią mógł wspierać. Pozdrawiam bardzo gorąco Pani Bożeno. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam SMS-ik ratunkowy od Pani Danuty. Piękne pytanie, Pani Danuta. Rok Pański 51. 6.11.1951. Jak Państwo słyszą, widzą, jesteśmy w stanie pomóc w różnych... Jest tak, jestem osobą samotną, czy jeszcze spotkam partnera, jeżeli tak, to kiedy? I pozdrawiam. Dziękuję Pani bardzo, Pani Danuto, za pozdrowienia, wzajemnie. Jestem tutaj dobrej myśli. Tylko proszę, Pani Danuto, się, że tak określę, dobrze przyglądać partnerowi przyszłemu. Jest koło Pani mężczyzna, który w jakiś sposób jest z Panią w kontakcie towarzyskim, przyjacielskim i sądzę, że tutaj, proszę tylko nie myśleć w takich kategoriach i proszę mnie dobrze zrozumieć, w kategoriach, że potrzebny mi jest mężczyzna na, powiedziałbym, te późne lata, tak? Nie, Pani tutaj jest w bardzo dobrym urzeczywistnieniu. Jakby przede wszystkim ma Pani wspaniałe tutaj podstawy, tak? Szósteczka daje Pani Wenus, opiekę i rodzinę. Jedenastka Pani przeszkadzała odrobinę w życiu z miesiąca urodzenia, no więc jakby troszeczkę ona Pani pokomplikowała.
No, dało też pani tutaj to 17, 8. Generalnie dało pani Saturna. I Saturn po prostu panią tutaj troszeczkę wypchnął, że tak powiem, z obiegu towarzyskiego. Żeby mnie pani dobrze zrozumiała. Saturn opiekuje się, on pani przyniesie tutaj w tej chwili doskonały, mówię o Saturnie, on przyniesie pani doskonały, prawda, jakby rekompensatę za tę samotność, ponieważ Saturn opiekuje się osobami, które są samotne, które wyparły jakby ze swojego otoczenia towarzystwo. W związku z tym on rekompensuje w późniejszym wieku, tak jak mówię, żeby mnie dobrze zrozumieć, w późniejszym wieku rekompensuje nam pewnego rodzaju samotności lat wcześniejszych. Ponieważ on się opiekuje duchowością, opiekuje się tą rzeczywistością naszego stanu, dobrostanu, zdrowia, więc jakby tutaj istotą rzeczy jest to, żeby w tym kierunku się też bym tutaj panią jakby namawiał, żeby pani skierowała się bardziej w stronę właśnie duchowości. Ta rekompensata będzie szybsza i spotka pani osobę, takiego partnera duchowego. Taki, który będzie dla pani nie tylko wsparciem takim, powiedziałbym, towarzyskim, ale wsparciem właśnie takim duchowym. Pozdrawiam serdecznie pani Danuto. Jak będą oczywiście dalej pani nurtować jakieś dalsze tematy, pytania, zapraszam do SMS-owania, do dzwonienia. Dziękuję bardzo. Tak. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, moim takim również tą misją i celem jest to, żeby państwu przybliżać w tych takich okresach między tutaj w telewizji, między pytaniami i odpowiedziami, przybliżać, pokazywać, że medycyna naturalna, medycyna alternatywna jest medycyną przyjazną. Przyjazną, żeby nie korzystać jakby w przenośni oczywiście korzystać, ale tak mówię jakby w przesłaniu, żeby nie korzystać z tej medycyny alternatywnej jako ostatniej deski ratunku, za przeproszeniem. Ważne jest to, żeby stosować profilaktykę. Medycyna profilaktyczna jest medycyną świata. Medycyna chińska, medycyna jurwedyjska to są medycyny profilaktyczne. Tak, może państwo nie zdają takiego powiedzenia. Tak. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Zbyszko Patyk, witam panią. Nie rozmawiałam jeszcze z panem. Mirka, 9 kwiecień, 38 rok, 8. Mhm. Pytam się, chciałam się zapytać, jak będzie mi lipiec pod sprawami finansowymi i zmiany pracy? Bardzo mocno panią słyszę. Proszę powtórzyć jeszcze raz mi datę urodzenia. 9 kwiecień. Tak. 48 rok. I pani Mirosława, Mirka, tak? Tak. Dobrze. Jeśli może pani, proszę mi jeszcze raz powtórzyć pytanie. Chciałam się zapytać, jaki będzie dla mnie lipiec pod względem finansowym? I zmiany pracy. Rozumiem, tak. Że pani pracuje, tak? Jeszcze. Opiekuję się starszą panią. Aha. W perspektywie chce pani wiedzieć jakby dlaczego... Mhm. Okej, okay. Bardzo dobry lipiec. Może mi pani podać wiek tej osoby, którą się pani opiekuje? 86. 86. Dobrze. Bardzo dobry układ. Bardzo dobrze. Myślę, że tutaj pani się wszystko powiedzie. Będzie pani przede wszystkim, odbieram panią bardzo dobrze. Jest pani, bym powiedział, w takim dobrym zdrowiu, więc tutaj ta współpraca... No tak, ale w tej chwili jest pani w dobrym zdrowiu, tak? No, tak. No ważne jest to, że żeby
jakby to powiedzieć, czy pani się wyraźnie czuje na siłach, tak, żeby opiekować się tą osobą, tak? No właśnie dlatego panią bardzo dobrze odbieram. Istotą rzeczy jest to, żeby chromy chromego nie prowadził, tak? Czyli jeżeli pani będzie w pewnym sensie tutaj czuła, że ta pomoc jest jakby dla pani ciężarem, a nie jest, więc dlatego powiedziałem, że jest pani w miarę w dobrym zdrowiu, no bo oczywista sprawa, że tutaj, no przepraszam bardzo. Pod kontrolą jestem lekarzem. Mm-hmm. Dokładnie tak, więc tutaj jest tylko kwestia, żeby pani powiedzmy, no w pełni się w tym realizowała, tak? Bo to jest istotą sprawy. Pani, czy potrzebuje w tej chwili jakiegoś, powiedzmy, wsparcia, czy jakichś innych działań, czy tylko odpowiedzi, tak jakby w tej chwili, której udzieliłem? Wsparcie, żeby te pieniądze zaległe od komornika do mnie przyszły. A, w tej kwestii. No widzi pani, tak. Tutaj szybciutko pani wyłuszczyła istotę rzeczy. Dobrze. Ja... Bo to się ciągnie i ciągnie. To już jest okres kilkuletni, prawda? Tak. No właśnie. Pani oczekuje zwrotu? Tak, od kogoś pieniędzy. Mhm. Byłych alimentów. Tak, rozumiem. Teraz kwestia jest, jak pani tutaj proponuje, prędko to ma do pani nastąpić? No jakby jak najszybciej chciałabym 20 lipca odbiera emeryturę. Mhm. Pan mnie odblokuje to. Właśnie, już to robię, pani Mirko. Już to robię. Pani mnie widzi oczywiście w telewizorze. Nie, ja nie mam was akurat na wizji. Aha, dzwoni pani. Ja was mam dopiero od 7:30 na wieczór. Aha, rozumiem. Dobrze. Dobrze, wspaniale, że pani dzwoni. Jeśli pani może, proszę jeszcze coś mi przybliżyć. Ja już w tej chwili działam tutaj, żeby pani pomóc w tej materii. Oczywiście jak będzie pani miała jakąś tam, powiedzmy, szybką reakcję, realizację tego swojego zapotrzebowania. Tak, żeby tam były w lipcu już te pieniądze, żeby komornik zdobył to wszystko, to obiecał mi. To jest ponad 20 tysięcy. Pani Mirko, widzę to, jest taka możliwość, będzie, myślę, żeby pani zadowolona. Żebym się już nie denerwowała. Rozumiem, oczywiście. Bo to pije, może się zapić, a ja pieniędzy nie otrzymam. Wie pani, ważne jest to, żeby pani jakby też w tej chwili, bo jest w pani bardzo dużo goryczy, bardzo dużo bólu. Jeżeli pani to wszystko tak w tej chwili, nie mówię, żeby pani musiała to przemyśleć, tak, w sensie takim bardzo odrzucenia tego, ale jeżeli nie będzie pani myśleć o tym pragnieniu, tak, żeby to pozyskać szybko, to bardzo szybko to do pani przyjdzie. Przestałam myśleć. Nie zapominać, ale nie myśleć, nie nawracać z myślami, żeby pani nie przyciągała tej negatywnej energii, tak? Bo to jest, wie pani, na zasadzie takiej, jak pani sięga po jabłko, to zaraz znajdzie się ktoś, kto też chce sięgnąć po nie. Wie pani. Pani ma bardzo dużą mądrość życiową w sobie. Bardzo mi tutaj cudownie jest z panią rozmawiać. Myślę, że wszystko się szybko poukłada. Ja tutaj się, że tak powiem, postarałem, żeby pani to... Ja do was dzwonię 8 lat już. Tak? No wspaniale. No wspaniale. I na pewno się wszystko realizuje, prawda? Tak. No właśnie. Właśnie, cudownie. Także myślę, że tutaj pani będzie w stanie tak naprawdę zrealizować to, tylko tak jak powiedziałem, tutaj z mądrością życiową, z mądrością spokoju, szybko pani zrealizuje, prawda, to pragnienie, tylko tak jak mówiłem, no trzeba troszeczkę odpuścić złości i wszelkiego rodzaju takim... Nie, już odpuściłam, już macham ręką. Co będzie, to... Nie. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie machać ręką, rozumie pani. Ale w głowie.
Tak. Tak, żeby to się w Pani fajnie, wie Pani, poukładało. Jest cel, cel realizujemy, czekamy na jego realizację, tak, cierpliwie. Tak. Natomiast nie nakręcamy emocji w tym kierunku takim, wie Pani, negatywnym, tak? Bo negatywne emocje przyciągają negatywne emocje. Bardzo szybko. I właśnie, dlatego powiedziałem, że tutaj ukłon w stronę Pani mądrości życiowej. Dobrze. A jak jest zmianą pracy? Proszę? Jak zmiana pracy? Będzie czy nie? Pani by chciała na inną, czy na inną osobę do opiekowania się? Trzy lata się opiekuję ją. No, to chwała Pani za to. Oczywiście. Myśli Pani o innej osobie, żeby inną osobą się opiekować? Tak. No, tutaj widzę perspektywę taką, że no jeszcze to troszkę potrwa. No, ale nie, no, wie Pani, no jest to na pewno jakaś misja, prawda? I tak. Pani powinna się tutaj realizować w sferze, prawda? Oni nie będą chcieli mnie puścić. Proszę? Jeszcze raz? Nie będą mnie chcieli puścić. No właśnie, no. Bo ja się dobrze opiekuję nią. No właśnie, dlatego powinna Pani mieć tutaj satysfakcję i zadowolenie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna, dobra misja. Wiele osób by chciało, żeby się nimi opiekowały i drugie osoby i miały pewnego rodzaju tutaj to wsparcie, tak? To jest zwłaszcza w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo takie dobre, dobre. No cóż, pozdrawiam Pani Mirko serdecznie. Odblokował mnie Pan? Tak, tak. Oczywiście. Tak, tak. I nie myśleć, czekać. Tak, dokładnie. I będzie realizacja. Ale lipiec dla mnie będzie dobrym miesiącem? Tak, już mówiłem, tak. Tak. Tak, wykazać się optymizmem i po prostu spojrzeć na to w taki sposób, że ma Pani misję, pewne rzeczy muszą się pełni realizować. Bo to jest 800 zł co miesiąc. Mhm. No. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapraszam do SMS-owania, do dzwonienia. Telefon widoczny na ekranie 708-770-204. Zapraszam teraz. Jestem gotowy do udzielenia Państwu pomocy i odpowiedzi. I wrócę do, póki tutaj czekam na SMS-iki. Powtórzę Państwu numer telefonu do EZO TV TV 708-577-220. SMS-ik o treści pomoc EZO 7516 i 92 594. Anonimowy SMS-ik 7516. Telefon kierunkowy z zagranicy 48 22 523 20 32. Dziękuję za SMS-a. Już odpowiadam. Anonimowy. Czy będę w związku z Marcinem? 6.7.72. To sobie zapiszę. 6.7.72. Z Marcinem. I ja, Pani Janina pyta. 19 maj 64. To tak naprawdę bardzo mocno od Pani zależy tutaj, Pani Janinko droga, dlatego że tutaj Pan Marcin to jest 6
Dla niego priorytetem jest, dla pana Marcina, jest związek i rodzina. Natomiast trzeba spojrzeć na to tak, że w związku jest dwoje. Więc trzeba też myśleć o tym, że będzie to spełnienie jakiegoś określonego projektu życia, tak? Będzie możliwość jakby, spojrzę jeszcze raz, Marcin. Tak, no będziecie państwo w związku, z tym, że ważne, żeby ten związek był związkiem płodnym, a nie związkiem jałowym, tak? Mówię oczywiście tutaj o aspekcie wzajemnego wsparcia i współpracy, takiej, powiedzmy, większej dla siebie, powiedział, relacji, powiedział, przyjacielskiej niż spojrzenia w kierunku tutaj, no. Tak, zdecydowanie. U pana Marcina tutaj wynika mi jakby z numerologii głównie wedyjskiej, którą stosuję, przede wszystkim bardzo silny związek wielu planet, tak? Jedynka i dziewiątka. O, przepraszam, jest SMS-ik, ale dokończę. Jedynka i dziewiątka to jest urzeczywistnienie przede wszystkim dwóch skrajnych światów, Marsa i Słońca, bardzo gorących planet, które na siebie wpływają. Także u pana Marcina to daje oczywiście jedynkę taką podwójną ze Słońcem, dziesiąteczkę, tak, co daje trochę przeszkód emocjonalnych i życiowych, co w efekcie prowadzi, powiedzmy, do koniec, że tak powiem, też tak samo praktycznie ostatni dzień byka. Więc osobowość stabilna, pewna, co jakby reprezentuje też wsparcie i działanie. Sądzę, że związek przetrwa, musi pani tylko jakby też od siebie jakby złożyć pewnego rodzaju taką deklarację wsparcia dla byczka. On oczywiście się wtedy odwdzięczy. Pozdrawiam serdecznie pani Janino i oczywiście życzę powodzenia. Mamy następny SMS-ik, pani Barbara, 9.07, znaki lata mi się odzywają, 1979, ok, Barbara. To wrócimy do SMS-a, bo mam już połączenie. Witam serdecznie. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, dzień dobry. Witam. Zbyszko Patyk, witam. Proszę pana, mam na imię Krystyna. Mhm. Urodziłam się 25 lipiec 55 rok. Tak? I chciałabym się dowiedzieć, kiedy sprzedam nieruchomość pod numerem 19. 19. Dobrze. Miejscowość. To możemy ujawnić. Białoga. Nikt tego nie pozbiera. Okej. Pani Krystyno. Więc sprawdzimy. Jest pani w tej chwili przy 20.07. Świeżo przed urodzinami. Tak. Proszę pani, po urodzinach. Po urodzinach? Po urodzinach. Teraz nawet nie ma sensu rozpoczynać transakcji. Żadnych. Mhm. Byłoby to dla pani trochę szkodliwe. Mogłaby być próba pani, troszeczkę ktoś mógłby oszukać. Tak delikatnie mówiąc. Musi pani jakby tutaj podjąć taką sferę po urodzinach, jakiś miesiąc do półtora. Mniej więcej. Pan... A czy się w ogóle ktoś pojawi? Tak, pani Krystyno, miesiąc, półtora po urodzinach. Musi być pani dosyć ostrożna w relacjach, w kontaktach. Jeszcze mi tutaj proszę... Dobrze. No dobrze, na antenie tego nie będę mówił. To jest dom, tak? Proszę pana, to jest zakład pracy. Mm-hmm. No, budynek widzę, tak, więc duży budynek. Duży budynek.
Tak, tak, dokładnie potwierdzam to, co powiedziałem przed chwilą. Musi pani być ostrożna. Nawet jak się pojawiłby ktoś teraz jeszcze w okresie lipca, sierpnia, tak, to proszę być ostrożną. Z dokumentami również bardzo uważać, że tak powiem, oglądać, przeglądać dokładnie, z umowami, tak? I tak, tak. I po prostu, tak, tak, okej. Okay. Tak, 1,5 do 2 miesięcy. Ale pojawi się ktoś i sprzeda, tak? Tak, 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 tak powinno dobrze, się stać. To dziękuję ślicznie, miłego dnia. Dziękuję bardzo, wzajemnie pani, pozdrawiam. I wracam do SMS-ika. Tak, pani Barbara, kiedy będzie najlepszy czas na zmianę pracy dla mnie? Tak, często widzę, państwo tutaj macie taki trochę dylemat, widzę, wyraźny. I w wczorajszym programie, i w dzisiejszym nurtuje problem pracy. Problem pracy. Rzeczywiście w dzisiejszej dobie aktywności Jowisza, no jest to te zmiany, widać, że ciężko dźwigamy. Pani Barbaro, już poszukujemy. Tutaj oczywiście do tych poszukiwań dla państwa używam sobie wahadełka, jak państwo widzicie. No oczywiście jest to taki element, że tak powiem, instrumentu, który służy do tego, żeby, prawda, szybko pewne rzeczy odnaleźć. Jeżeli pani jest, pani Barbaro, i słucha mnie pani teraz, tak? Gotowa na tę zmianę, to tej zmiany trzeba dokonać po urodzinach. To, co często państwu przypominam, ten okres 59-60 dni, dokładnie 59 dni przed urodzinami, jest okresem najsłabszym na podejmowanie decyzji. Więc jakby tej decyzji, pani Barbaro, niech pani teraz nie podejmuje, tylko podjąć ją dopiero po urodzinach. I ja bym to widział tutaj w granicach przynajmniej 14 dni po urodzinach zacząć poszukiwać. I wtedy można podjąć taką decyzję. Istotną rzeczy jakby naszych decyzji jest to, żeby umieć wykorzystać ten najlepszy czas energetyczny, a takim najlepszym czasem to jest właśnie, no też gdybyśmy taką matrycę odwrócili, że 59 dni przed urodzinami to jest czas bardzo takiej słabej i energii, to jest ten okres taki prenatalny, przedurodzeniowy, a po urodzinach mamy ten najsilniejszy okres dynamiki i kontaktu z rzeczywistością, tak? Bo tutaj oczywiście idziemy w kierunku prenatalnym. Musimy wiedzieć, że te okresy każdego roku nam się nakładają, dlatego te urodziny są tak dla nas ważne, że ten okres pourodzeniowy jest najsilniejszy, najpotężniejszy. Zderzamy się jakby z życiem, z rzeczywistością, energiami. To, co wchłoniemy w pierwszych dniach, można powiedzieć nawet, po urodzeniu, to jest ten czas, który nam kreuje dynamikę całego życia. Więc to jest okres, w którym powinniśmy być też jako maleństwa bardzo, bardzo nadopiekuńczy. Więc tak jak powtarzam pani Barbaro, że ten najlepszy czas na zmianę to będzie dla pani, tak ładnie pani to ujęła, pracy dla mnie. Właśnie już można by było rozpocząć 14 dni po, czyli praktycznie już, tak? Bo jest pani z 9 lipca. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Zapraszam do dzwonienia, do SMS-owania. Proszę bardzo o kontakt. Wrócę do tego aspektu medycyny alternatywnej, medycyny holistycznej.
tak jakby też również celem moim w programach i spotkań z Państwem, goszczenia w Państwa domach, jest to, żeby Państwu przybliżyć tematycznie w każdym z programów jakiś określony cykl tematów. Dzisiaj przygotowałem taki temat związany z kręgosłupem, kręgosłup drzewo życia. Jest to jeden z takich moich sztandarowych, bym powiedział, tematów prelegenckich i telewizyjnych. Mowa o kręgosłupie, jego funkcji i czynnościach. Dziś bardzo popularny oczywiście temat związany z dolegliwościami, tak? Wszyscy mówimy przywilej czasów i tak dalej. No cóż miał powiedzieć człowiek w średniowieczu, który był ciągle narażony na zmianę różnych, powiedziałbym, stresu i środowiska, tak? Wszędobelski stres i tak dalej, i tak dalej. Tematycznie w każdym z programów postaram się, jak powiedziałem, w przerwach między udzielaniem Państwu porad, przybliżyć jakiś temat, tak? Tak, oczywiście mam w zanadrzu stres, depresję, kręgosłup, kilka cykli, bo to jest oczywiście podział, tak jak sam kręgosłup, na różnego rodzaju jego czynności, funkcje psychomotoryczne, funkcje neuromotoryczne, funkcje kręgosłupa jako osi, jako drzewa z punktu widzenia energetycznego, z punktu widzenia fizjologicznego, z punktu widzenia jego, można powiedzieć, funkcji i wad i wielu podobnych rzeczy. Oczywiście przypominam, że Państwo możecie się już przygotować do tematu, do rozmowy ze mną. Tak jak powiedziałem, znajdziecie Państwo mnie i również możecie przejrzeć filmy właśnie z takiej różnej tematyki. Kręcone kilka programów, Misja Zdrowie i wiele innych tematycznie związanych z zdrowiem człowieka. To są krótkie formuły, niewymagające. Warto to wszystko przejrzeć i z tym się zapoznać. Mówię tutaj o tych filmach. Także zapraszam oczywiście cały czas. O, dziękuję, jest SMS-ik. Cudownie Państwo działacie. Zawsze, kiedy powiem zapraszam, mam SMS-a, więc zapraszam cały czas. Pani Karolina. 21.08.75. Jak mi się będzie układać w obecnej pracy? Pani Karolino droga, przepraszam za słowo, troszkę zwariowanie, ale będzie się Pani układać. Ma Pani tutaj bardzo silną jedenastkę z miesiąca i dnia. Jest Pani w tej chwili w okresie właśnie takim, troszeczkę właśnie to, co nadmieniłem wcześniej, przedurodzeniowym, 21.08. To jest okres troszkę słabszy. Proszę tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby pozyskać ze swojego, bo Pani tak naprawdę to już tutaj kończy lwa, zaczynam Pannę, oczywiście omnibus, czyli to nic wrażliwego, wielowarstwowość wiedzy. Jest Pani osobą bardzo kreatywną, osiąga Pani tutaj taki rzeczywisty stan, powiedziałbym, wiedzy. Nauczyć siebie i nauczyć innych korzystania z Pani wiedzy. Nie ma Pani tutaj, nie widzę żadnych przeszkód w pracy. Będzie dobrze i będzie się dobrze układało. To jest przede wszystkim tutaj spojrzeć, ma Pani bardzo silnego Jowisza, księżyc ze słońcem. Bardzo fajny układ dla kobiety, zwłaszcza kreatywnej kobiety. Kreuje Pani osobowość kobiecą przez pryzmat osobowości słońca, tak? Księżyc ze słońcem. Bardzo fajna para. Więc jakby tutaj Pani ma bardzo fajną przestrzeń do kreowania swojej osobowości, spełniania się i wypełniania zadań perfekcyjnie. Tutaj często Pani w tym znaku jeszcze będzie troszkę przeszkadzał dominujący lew, ale jest bardzo, bardzo bym powiedział, dobrze i przestrzennie do przyszłości, do działania. Jeszcze sobie tutaj sprawdzę.
Dobrze. Dziękuję Pani Karolino, bardzo serdecznie pozdrawiam i oczywiście proszę tylko jakby tutaj o to, żeby się Pani umiała pokazać jakby z jak najlepszej strony, tak bardziej z punktu widzenia osoby, która będzie postrzegana jako ktoś, kto ma autorytet i powiedzmy, też trzeba siebie nauczyć jakby pewnego rodzaju takiej potrzeby, żeby inni korzystali z naszej wiedzy. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze. Tak, wracamy do tematów. Drodzy Państwo, więc jakby ciągle namawiam, jak powiedziałem, do profilaktyki, do spostrzegania świata przez pryzmat dbałości o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe. Ta równowaga jest nam bezwzględnie wszystkim potrzebna. Bez tej równowagi tak naprawdę będziemy ciągle w relacji pewnych takich zmian, które będą nam towarzyszyć. Dla mnie, drodzy Państwo, choroby to kłopoty, kłopoty to choroby. To jest wymiennik, tak? Musimy mieć świadomość tego, że psychosomatyka naszego ciała to jest aktywność określonych gruczołów i układu neurohormonalnego. On zawsze reaguje na wszystkie bodźce myślowe, na wszystkie bodźce zewnętrzne, które do nas docierają, które są rzeczywistym aspektem pojawiających się później dolegliwości. Nie biorę i pod uwagę takiej jakby sugestii, że choroba sama w sobie, rozwijająca się w ciele, rozwijający się narząd w stanie chorobowym nie podlega takiej degradacji myślowo-konstrukcyjnej, tak jak to powiedział, konstruujemy, budujemy sobie wewnątrz ciała określone struktury. Tak? Więc mamy tutaj w pewnym sensie też przez siebie zafundowaną budowę. Jak wiemy, Państwo wiecie na pewno, że budowa to nie tylko jest szczęście budowanego domu na przykład, czy mieszkania, ale to jest też nieszczęście, ponieważ jest bałagan, jest brak możliwości kontrolowania od robotników po to, co chcemy tak naprawdę zrealizować. Część marzeń zrealizujemy, a część nam się po prostu rozsypie. Więc jakby trzeba mieć tego świadomość, że albo nie doinwestujemy, albo przeinwestujemy. Więc tak samo jest z naszymi narządami wewnętrznymi. Każdy narząd, oczywiście poglądy medycyny wschodu, odpowiada określonym stanom emocjonalnym. Każdy ma swój określony potencjał samoświadomości. Również potencjał, nazwijmy to tak, emocjonalno-strukturalny. Czyli pojawia się jakaś określona emocja z powodu niedyspozycji danego narządu. Trudno oczekiwać od osoby, która jest smutna i jakby ciągle niezadowolona, rozżalona, żeby miała w dobrej dyspozycji swoje płuca. Taki to jest pogląd oczywiście medycyny wschodniej. Że smutek, żal daje osłabienie układu immunologicznego. Gdzie gniew daje nam dynamikę pracy wątroby. Złość daje dynamikę pęcherzyka żółciowego. I często nawet w potocznych takich naszych rozmowach mówimy do siebie, no cóż ci się tak żółć przelewa? To mówimy oczywiście o złości. Mówi, co ci się tak wątroba gotuje? Mówimy o długotrwałym gniewie. Kiedy ktoś się bardzo boi, to ma świadomość tego, że ma częstsze wydzielanie moczu. Lęk drażni pęcherz moczowy, strach drażni nasze nerki. Trzustka to jest brak wesołości, to jest zaburzenie pracy trzustki. Ktoś jest wiecznie widzi wszędzie wokół siebie zło. Nie uśmiecha się. To niedyspozycja trzustki. Nie nazywam tego jeszcze chorobą. Nie nazywam tego przestrzenią choroby. Tak? To jest przestrzeń, którą nazywamy przestrzenią zaburzeń energetycznych.
I tu jestem w stanie panu, Państwu pomóc od razu, więc zapraszam do dzwonienia i smsowania. To jest sfera, w której ja jestem gościem, ale takim gościem mile widzianym. Mówię o energetyce i o tym, że możemy bardzo szybko w tej strefie zrobić porządek. Możemy bardzo szybko w tej strefie zmienić. Bo to kontakt ze mną i ja z Państwem jest tą relacją, którą nawiązujemy. Relacje przyjaźni, relacje współczucia i działania. Tylko wtedy bardzo szybko jesteśmy w stanie wszystkie problemy odkryć i szybciutko z nimi zrobić, bym powiedział, w pewnym sensie porządek, żeby ta budowa się nie rozwijała. Nam nie są potrzebne żadne budowy w naszym organizmie, niekontrolowane, zwłaszcza samowolki budowlane, jak ja to powiem, tylko musimy mieć świadomość tego, że my chcemy wybudować piękny dom. Każdy nasz narząd jest pięknym domem, piękną naszą fortecą, mój dom, moją twierdzą. I musimy mieć świadomość tego, że te narządy muszą nam służyć do późnej naszej, powiedział, nielubiane słowo starości, ale, bo nie ma starości, tak. Nasze życie jest jakby rewelacyjnie kreowane przez tak naprawdę nasze właśnie budowy. Nie pozwalajmy w swoim ciele budować samowolek. Zapraszam do dzwonienia. SMS-ik proszę o treści 92 594, o treści pomoc. Oczywiście gwarancja szybkiej odpowiedzi. Czekam na te SMS-y. SMS EZO 7516. No i te anonimowe oczywiście 7516. I telefon 708 770 204, telefon z zagranicy plus 48 22 523 20 32. Drodzy Państwo, jak nadmieniłem, w każdym z programów skupię się na jakimś elemencie, chyba że Państwo będziecie mieli i zasugerujecie jakiś temat. Ja zapraszam do czynnego, wspólnego jakby projektowania tematów, bo to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, to pytać. Pytać, to uzyskiwać odpowiedź. Jeżeli będziemy, drodzy Państwo, w takiej relacji, to naprawdę będzie to nam bardzo łatwo zrealizować. Ja myślę, że już Państwo spostrzegliście, że ja jako osoba zajmująca się od wielu lat zawodowo, będąc również wykładowcą tego, o czym mówię, czyli kierunku terapii naturalnych, studium psychologii psychotronicznej od wielu lat, jestem osobą, która uczy i pomaga. To jest taki dobry, myślę, kompleksowy sposób podejścia do zdrowia człowieka i do, tak powiedziałem, zdrowia, bo zdrowie fizyczne to nie jest tylko, tak powiedziałem, aspekt chorych narządów. Te chore narządy to chore emocje, często chory kręgosłup. Tak jak mówię dziś, również też zasugerowałem, że tematem takim jakby też otwierającym nasz cykl tysięcy spotkań, to jest kręgosłup, kręgosłup drzewo życia. Kręgosłup drzewo życia to jest intencja przede wszystkim spojrzenia na strukturę chrzęstnokostną, jakby to powiedzieć medycznie, która i neurohormonalną, która jest nam naprawdę potrzebna przez całe życie. Bardzo wielu narządów podczas swojego życia z różnych powodów i okoliczności możemy jakby poddać je resekcji, możemy je poddać jakby operacjom i wielu, wielu innym funkcjom. Kręgosłup oczywiście też, ale mamy świadomość tego, że kręgosłup jako struktura chrzęstokostna to jest przede wszystkim proces, nazwijmy to tak, równowagi naszego drzewa życia.
to jest oddziaływanie międzystrukturalne, czyli na zasadzie strefy segmentów kręgosłupa są czynnie związane z narządami. Zapraszam teraz Państwa na przerwę. Spotkajmy się po przerwie. Zapraszam oczywiście do SMS-owania, do dzwonienia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia po przerwie.